Taka jest kolejność i tak będziemy realizować. Podobna ulica też jest i Habrowa, i pozostała dawna osiedla ulicowej Morska, Harcerska. No. Nie ma więcej środków, nie ma takiej możliwości. Dzień dobry Państwu, Dr. Dorota. Ja na ostatnim spotkaniu byłam. Ostatnio nam obiecano, że po ulicy Kosynierów, mam to na piśmie, że po ulicy Kosynierów, i to była naprawdę taka bardzo solidna obietnica, że będzie remontowana ulica 9 Marca. Dzisiaj, jak słyszę, że znowu wyskoczyła nam inna ulica, a to jest ulica Habrowa, i to jest od wielu lat, tak przeszkakuje się nas i pomija. Ja bym chciała, żebyście Państwo jeszcze raz rozpatrzyli naszą serdeczną prośbę, ponieważ jeżeli tam dojdzie do nieszczęścia, my będziemy wszyscy, jak tutaj jesteśmy mieszkańcy ulicy 9 Marca, będziemy obnażać to, że my prosiliśmy, nie było to bez echa. My mamy to na papierze, a znowu nas się zwodzi. Dziękuję bardzo. Ja bym naprawdę bardzo mocno prosiła, żeby wziąć to pod uwagę. Dlatego, że nie tylko my korzystamy z tej ulicy. Ja mam sklep na ulicy Marynarki Polskiej. Naprawdę mogę z taką gwarancją powiedzieć, że przez ulicę 9 Marca od strony garaży przechodzi 1000 osób więcej niż przez ulicę Marynarki Polskiej. Dziękuję bardzo. Jeszcze, żeby to nie było tak, że zainteresowani są tylko mieszkańcy 9 Marca. Ulicą tą dojeżdżają obywatele całego miasta na pocztę, do banku PKO-BP, do apteki, do przychodni, także ruch jest tam naprawdę dosyć spory. To nie jest tak, że tylko mieszkańcy się tymi tematem interesują. Zresztą tak jak patrzę się o mieszkańcach na sali, to tych, którzy tu przyszli rozmawiać, słuchać o budżecie, 1/3 to są mieszkańcy właśnie ulicy 9 Marca. Ja projektując budżet biorę pod uwagę wszystkie ustawy, uchwały wyższego rzędu, uchwały Rady Miasta jako prawa miejscowego. Taka jest kolejność w harmonogramie realizacji i modernizacji ulic. Proszę? Ja nie przypominam sobie, żeby we wcześniejszych dyskusjach była tam ulica Habrowa przecinana. Nie, nie.
całkowicie na powiat, chociaż to jest ich obowiązek, bo ta ulica jest mieści, też jest naszą wizytówką i leży nam głęboko na sercu. Podpisaliśmy porozumienie wspólne, ja, starosta Ziemianowicz, pani wójt, że będziemy wspólnie to realizować przy pomocy, szukając środków zewnętrznych, bo ta cała droga kosztuje gdzieś około 7-8 milionów. Jest taka droga. Zabiegałem około tych, tak jak powiedziałem, biznesmenów. Jeden z tych panów, konkretnie mogę powiedzieć, pan Dębowski, zdeklarował, że wykona projekt przebudowy tej ulicy za własne pieniądze, ani złotówki od miasta nie jest. Będzie to w tym roku wykonane. I wspólnie ze starostwem i z gminą wiejską będziemy aplikować o środki zewnętrzne. Pan starosta obiecał mi, że, bo ma przełożenie na Urząd Marszałkowski, że też będzie o to zabiegał. I myślę, że są duże szanse, żeby uzyskać środki unijne. Samych nas nie stać, słuchajcie. Jedna ulica 8 milionów. Uzyskane pieniądze przeznacza po połowie na remont ulicy
9 marca i ulicy Handlowej na ulicy Zachodniej. I to by było w miarę jakieś zrównoważenie dotychczasowych nieracjonalnych proporcji wydawania pieniędzy na remont ulic. To jest, panie burmistrzu, w temacie remontu ulic. Tak jest. Ja jestem wszystkiemu winien. Panie burmistrzu, jeżeli pan robi spotkania z mieszkańcami, mieszkańcy pana stawiają pod ścianą i pan nie potrafi odpowiedzieć nie, bo jest nielogiczne, bo są bardziej ważniejsze powody, to niech pan teraz nie mówi, że pan jest winien. Tak, pan jest winien, bo pan to wpisał do budżetu. Ja jestem winien, że przestrzegam prawo miejscowe. To jest harmonogram uchwały, to nie jest mój autorski. Panie burmistrzu, pan realizuje harmonogram. Na zachodzie powstaje nowe osiedle, wojskowe i okolice.
budujemy przedszkole. Nie może pan mówić, że w ogóle nie inwestujemy. 4 miliony w ciągu 2 lat tam będzie włożone. To jest dyskredytacja? Dyskryminacja za to? 12 szkoła. Szkoła. No to myślcie tak troszeczkę i nie zwalajcie. Ja się nie boję krytyki, słuchajcie, ale co można, to można. Panie burmistrzu, to ja od razu powiem adres. Przedszkole to nie jest tylko dla mieszkańców Łódki Zachodniej, ale to jest dla całej Łódki. Szkoła wybudowana tam jest też nie tylko dla mieszkańców Łódki Zachodniej, ale także dla mieszkańców Łódki po tej stronie. I proszę tutaj nie manipulować mieszkańcami, którzy na tym są spotkania. Po drugie, jeśli pan mówi, że pan realizuje harmonogram remontu ulic, tak, pan realizuje harmonogram w stosunku do osiedla Domina. Natomiast harmonogram w stosunku do pozostałych dzielnic części miasta pan nie realizuje. Przepraszam, jest drogi na osiedlu Kwiatowym. Konwaliowa została zrobiona, Azoliowa została zrobiona, Kwiatowa została zrobiona, nie została zrobiona, no, a na osiedlu Domina. Krasickiego i teraz jest leje. Proszę patrzeć na dokumenty. Panie burmistrzu, czy pan nie rozumie, czy pan nie chce zrozumieć? Od 2 lat nie realizuje pan harmonogramu w innych częściach miasta, tylko na osiedlu Domina. Od 2 lat powtarzam to. Szkoda z panem dyskutować. I wicerektor. Dobrze, panie i panie. Chciałam podzielić się również swoimi spostrzeżeniami. Czasem, kiedy dochody nie równoważą naszych wydatków, widzimy, że wszędzie mamy cięcia po stronie wydatków, to chciałoby się, żeby te cięcia były w miarę równe dla różnych dzieci. Chciałabym zwrócić uwagę na 3 takie grupy. Pierwszą grupą to wydatki, planowane wydatki na kulturę, gdzie w budżecie przewiduje się około 900 tysięcy, bo tam 890. Podczas gdy na kulturę fizyczną i sport 1 300 tysięcy. Wniesie wydatki po stronie kultury na kulturę fizyczną i sport jest na plusie. Czemu ma służyć to spotkanie dzisiaj? Jak ja to wiem, burmistrz zaprezentował przychody, wydatki i przyszli mieszkańcy, żeby wyrazić swoją opinię, jak się zapatrują. No, swoje zdanie wygłosiliśmy i teraz ja bym chciał usłyszeć jakąś wiążącą deklarację, co z tą 9 marca zrobimy. Ja państwu nie mogę odpowiedzieć, bo ja o tym Rada Miasta zadecyduje, uchwalając budżet. To jest moja propozycja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawami. Ale jak rozumiem, są możliwe jeszcze korekty, tak? W granicach, to znaczy, radni mogą wskazać, co skąd zabrać. Innej możliwości nie ma. Coś trzeba zabrać z jakiejś innej dziedziny, a do innej dziedziny można przełożyć. Tak, to jest naturalne, że coś trzeba zabrać. Chodzi o to, że 9 marca powinna być uwzględniona w tym budżecie. Budżet i zapewniam państwa, że na pewno będziemy dyskutować też o tych 3 ulicach. Plan był taki, harmonogram nigdy nie obejmował ulicy 9 marca. Myśmy ją wprowadzili, zdaje się, że w tamtym roku, jako 3 w kolejności. Także ona weszła nam do tego harmonogramu jako jedyna, która tutaj w centrum nam przynosi styl. I my mamy to na uwadze, że ta ulica będzie robiona. Jest tylko kwestia, kiedy
idzie sprzedaż i zamiast 5 milionów sprzedamy za 10 mienia, to my zrobimy 9 marca i 10 marca i 11. Wierzcie nam, nie ma tu żadnej polityki. Podjęliśmy decyzję 2 lata temu, że robimy reja. Nie możemy teraz zrobić z gęby cholewy i powiedzieć, że nie robimy tej ulicy. Ulica 9 marca dostaje obietnicę i ona musi być zrobiona. Jest kwestia tylko 3 miesięcy, 6, 9 czy roku. Jest to kwestia pieniędzy. Natomiast jeszcze ma pan tutaj moje słowo, że w tym roku będziemy pilnować tego, by inne ulice, chociaż też są ważne, no nie były robione. Zresztą powiedzcie mi, ulica, jak ma jest ulica, ma harmonogram, urządzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży z tej części miasta, którą dość popularnie nazywamy Starym Miastem. Czy ten wniosek, który pan zresztą w odpowiedzi na pismo skierowane do pana uznał za słuszny, to ta władza, samorządowa władza, sprzedała działkę, na której był plac zabaw dzieci i młodzieży, to ta sama władza zlikwidowała boisko przy szkole numer 1 przy dzisiejszym urzędzie, zamieniając go na parking, a dzieci nasze z tej części miasta nie mają absolutnie żadnego miejsca na zabawę i rozrywkę. Grają na ulicy Słowiańskiej, wtedy kiedy nie jeżdżą autobusy, samochody, albo na zewnętrznych chodnikach miasta. Przy szkole są boiska, przepraszam. Proszę pana, mówię o dzieciach, które mają 4, 6 lat. Czy pan swoje dziecko, które ma 5 lat, puści do tamtej szkoły? Nie puszczę, tylko pójdę z nim. Pójdę z nim. Nie wszyscy mają tyle czasu, co pan. Puszczę boiska. I dlatego proszę wziąć to pod uwagę. I bezpieczeństwo. Sprawa zresztą rozwoju fizycznego społeczeństwa, w tym dzieci, naszej przyszłości, jest zadaniem własnym samorządu. Dziękuję za ten głos. Dziękuję państwu. Ja chciałem spytać o taką kwestię dość istotną, wydaje mi się, do rozwoju samorządności terytorialnej, samorządu. Mianowicie chciałem spytać pana burmistrza, jakie działania podjęliście państwo jako Związek Miast Polskich, bo tak sądzę, że to tak należy tutaj kierować i adresować, w związku z zapisami ław centralnych zmierzających do ograniczenia możliwości inwestowania samorządów w tereny, którymi samorządy przecież zarządzają, a dotyczy to zabudowy w strefach tych szczególnie chronionych. Tam, gdzie po prostu inwestorzy nie będą mogli wykonywać czy budować obiektów, które wydaje mi się powinny być z tego państwa. Dziękuję bardzo. Wysłałem sprzeciw do wszystkich posłów naszych, tutaj naszego regionu, żeby tą sprawą się zajęli. Na Związku Miast Polskich też tą sprawę poruszałem i Związek Miast Uzdrowiskowych też sprawę tą pilotuje, że tak powiem. I myślę, że będę protesty ze wszystkich stron tego skuteczne i posłowie zmienią swoje stanowisko i zaopatrywanie. Nie wiem, czemu miałoby to służyć, takie ograniczenia. No wtedy, jeżeli to by uchwalili, no to wychodzimy, nie będziemy uzdrowiskiem, nie ma sensu, bo całkowicie będzie zablokowana rozwój miasta. Udało mi się to niesamowicie. Ja wszystkim państwu współczuję, naprawdę, no chciałoby się więcej, ale na tyle kraj, ile materiału staje. No. I życzyłbym sobie i państwu też, żeby ten projekt, wpływy do budżetu były zrealizowane w 100%. Bo jeżeli nie będą zrealizowane, no to coś musimy wyciąć. No tak, jak tu już któryś z pan powiedział, że przesuwanie zostaje, no to jest planowanie.
50 zł wydaje, a jeżeli mi nie będę miał tyle, no to tyle wydaje, ile mam. No, tak samo jak w budżecie domowym. Nie wierzcie nam Państwo, że ile zabiegów, ile ścieżek, ile pism wysyła w interesie Państwa, żeby modernizować naszą ustkę. No po to, żeście mnie wybrali. Nie chcę się tu chwalić, że cały czas poświęcą, ale to podtrzymałem jako swoją misję, do tego się zobowiązałem. I na tyle, ile mogę, no, staram się to wszystko jakoś wiązać koniec z końcem. Jest was tutaj nieduża kasa. Zobaczcie, ile ci chcą to, ci to, ci to. Nie pogodzimy wszystkich, nie zaspokoimy wszystkich w tym roku. No nie ma szans. No. I proszę to powiedzieć. I tak jak było mówione tutaj, że ta ulica 9 marca, ostatnie zmiany harmonogramu, poprzednio była na szarym końcu. Nie, na pewno nie była. Dziękuję bardzo za udział. Dziękuję za słowa. Wszystkie, które żeście wypowiedziały, to znaczy, że wy też się interesujecie. Każdy się z was angażuje. Każdy widzi z was, przepraszam, swoje podwórko. A ja muszę wszystko ogarnąć razem z radnymi. Także no, trochę cierpliwości, a wspólnymi siłami kroku